Nikt nawet nie pamięta, kiedy się skończyła. W opuszczonej stołówce ostatnia wieczerza. Jarzeniówka mrugała jak lampa oliwna. Nawet Judasz już poszedł, żeby kogoś sprzedać. Stare resztki Picasso brunatnym z grafitu zostały na obrusie znakiem przeszłej uczty. Nie chustą Weroniki jest, lecz szmatą tylko, z przeschniętymi śladami, kolacją maluczkich. Krzyżowały się nogi metalowych krzeseł w chłodnej ciszy wieczoru, jak las krucyfiksów. Zapach moczu i chloru zimną falą przeszedł spod drzwi ciemnych toalet, pełzając donikąd. Z okiennic dochodził oddech późnej zimy. Złamany chleb spoczywał na brudnej podłodze. Światło zeszło cichutko i leżało przy nim, lecz nie było nikogo, kto by mógł go podnieść.